No, dzień dobry z mojego samochodu spod promenady i to chyba stanie się już pomału taką tradycją, że będę się tutaj z wami witać w każdym odcinku. No dobra, może nie, ale dzisiaj zapraszam was oczywiście, jak widzicie po tytule, na w co ona mnie ubrała. Kolejny odcinek z Magdą, ale inny sklep. I dzisiaj to, słuchajcie, będzie dla mnie wyzwanie. I to naprawdę wyzwanie, bo dzisiaj nagrywamy w H&M-ie. A dlaczego mówię wyzwanie? Bo ja się tam nigdy nie zapuszczam. Ja w ogóle nie lubię tego sklepu. Nie lubię ciuchów z tego sklepu. Nigdy nie mogę nic fajnego tam znaleźć. Już nie mówiąc o jakości materiałów i całej reszcie. I znalezienie dzisiaj dla Magdy dwóch stylizacji w tym sklepie dla mnie będzie naprawdę wyzwaniem. Nie wiem, co jest w nowych kolekcjach, nie wiem, co tam się pojawiło. Mam nadzieję, że tym razem znajdę też jakąś fajną sukienkę. W ogóle bardzo wam dziękuję za tak miłe przyjęcie moich stylizacji dla Magdy na jej kanale. Widziałam, że spodobała wam się spódnica z Zary. Niektórym bardziej podobało się to połączenie sweterka czerwonego ze spódnicą, innym klasyczne właśnie tego sweterka takiego w kolorze podobnym do spódnicy. Podobała wam się również Magda w sukience i widziałam te komentarze, gdzie nawet druga połówka Magdy pisała, że powinna nosić bardziej obcisłe ciuchy. I słuchajcie, ja też jestem za tym, że Magda powinna nosić bardziej obcisłe rzeczy i powinna odsłaniać nogi. Ja oczywiście uwielbiam tę romantyczną Magdę w tych szerokich, długich, wielkich sukienkach z kapeluszem, ale Magda też czasem powinna pokazać pazurki, bo ma do tego predyspozycję, słuchajcie, i uważam, że powinna. Więc zobaczymy, jak to dzisiaj będzie w tym H&M-ie i co mi się tam uda znaleźć, jakie stylizacje, i mam nadzieję, że uda mi się w ogóle coś znaleźć. Coś fajnego, coś ciekawego. Też bym chciała znaleźć jakąś sukienkę. A dzisiaj też przerabiamy dwie, czyli bardziej taką na luzie i stylizację bardziej taką klasyczną, wyjściową, wiecie, na jakąś okazję, coś mniej więcej takiego jak ostatnio. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę uwierzcie mi, co Magda dla mnie znajdzie w H&M-ie. Bo znam siebie, wiem, że ciężko mnie zadowolić, jeśli chodzi o rzeczy z tego sklepu. Więc tym bardziej zastanawiam się, jak to dzisiaj będzie. Więc będzie ciekawie. Zapraszam was do kolejnej części, na kolejnej części, do dalszego oglądania tego filmu. Lecę spotkać się z Magdą. Zrobię chyba, jeśli będę miała jeszcze czas, taki mały przegląd, małą rundkę po H&M-ie. No i nagrywamy. I mam nadzieję, że dzisiaj nie wyciągnie mi się ręka tak jak ostatnio. Przecież wszystko jest możliwe. Słuchajcie, ja to muszę uwiecznić, wy musicie to zobaczyć, bo ja przed chwilą o tym mówiłam, że Magda powinna odsłaniać nogi i proszę bardzo. Nie, no w ogóle dzisiejszy look Magdy jest genialny. Ja proponuję, żebyśmy już nie szły do tego H&M-u, bo Magda jest cała, Magda jest cała wystylizowana. Magda, no właśnie, co ty masz na sobie? Wiesz co, generalnie to są same stare rzeczy praktycznie jak u mnie. Może zacznę od dodatków. Tak. Potem mam dużo pytań. Apple Watch SE, torebka Kors, nie znam modelu niestety, kupiona w jakimś outlecie bodajże we Włoszech. I właśnie, marynarka z H&M-u, która ma chyba 3 czy 4 lata i to jest niesamowite, bo jak ja ją pokazywałam, wiecie, ona jest taka duża. No. Każdy mi ją odradzał, ona jest zmenna, się trochę gniecie. Pasek ma kilkanaście lat. Ale genialnie to wygląda. Pod spodem mam zwykłą taką czarną podkoszulkę, wyższą spódnicę, której nie widać. No i No i wystawione nogi, no nogi. są dwie. Proszę bardzo, botki A czarne. botki są z Badury chyba z tamtego roku. I Nie, tyle. no słuchajcie, ja naprawdę mówię wam, Magda wygląda dzisiaj już genialnie, Dziękuję ubrana bardzo. idealnie. Nie idziemy do tego H&M, idziemy na kawę. Anita popatrzyła na mnie i odwróciła wzrok, mnie nie Nie poznała. poznałam, no naprawdę, słuchajcie, ja jej nie poznałam, bo ja jej nigdy nie widzę w takich oto Bo stylizacjach. zazwyczaj jak mam Jestem w sukienki długie. szoku. Długie sukienki, romantyczna Magda, tu Tak. proszę bardzo. To A ten dzisiaj komentarz pod twoim filmem, zostawiony od twojej połówki, że masz się ubierać w bardziej obcisłe ciuchy. On tak zawsze mówi. No i chyba ma rację. No dobra, może czasem będę. No dobra, Idziemy idziemy, nagrywać. idziemy.
Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w przymierzalniach. Zrobiłyśmy zapotrzebowanie na ten dzisiejszy film. Oj, powiem wam tak, to nie było łatwe. Naprawdę było ciężko. I wiem od Magdy, że jej też było bardzo ciężko cokolwiek wybrać. Uchodziłyśmy się kupę czasu i tylko wymieniałyśmy się, co założyć, co zobaczyć. Ty, no nie ma twojego rozmiaru, ty, to jest za duże, ciężko będzie to ogarnąć, nie ma butów, nie ma tego. No ale udało nam się, jesteśmy w przymierzalniach, więc pokażę wam. Ja tutaj wybrałam dwie kolekcje, dwie stylizacje dla Magdy. I tak, jedna będzie, jak widzicie, w taki monochromatyczny look. Bardziej klasik, ale też można by było powiedzieć, że może być i na co dzień. No zobaczymy, jak Magda będzie w tym wyglądała. A tutaj z kolei mam taki bardziej na luzie, sportowy look. Także zobaczcie, dwa zupełnie inne kolory. I zaraz będziemy sprawdzać, tada, jak Magda będzie w nich wyglądać. Idę do siebie. Jestem ciekawa, zapraszam tutaj. Tak jest. Tam, tam, tam. To się przebieramy, patrzcie, tutaj są moje rzeczy, ale więcej wam nie zdradzę, bo moje luki oczywiście zobaczycie. Dobra, Magda mnie poprawiła. Moje stylizacje widzicie u mnie na kanale, a Magdy stylizacje widzicie u niej na kanale. Dobra, to słuchajcie, za dużo gadania, bo było za dużo chodzenia, więc teraz się przebieram i zobaczymy, jak to wszystko razem wygląda. Bardzo twarzowo w tych okularach, wiesz co? Tak, takiego modelu jeszcze nie. Modelu, słuchajcie, nie mam. Pięknie sterczy, ale można odwiesić od razu, wiesz? No. Takie poręczne, to etui nie trzeba. Wiesz co, to jest dobre rozwiązanie do samochodu, bo sobie, wiesz, tutaj rączkę, a zamiast dokładać gdzieś okulary. Wiszą, to, bez problemu. Słuchajcie, genialne to jest, gdyby nie to, To by ci się nie spodobały, nie? Jak widzicie, my mamy świetny ubaw, tak. Zawsze przy kombinowaniu tych stylizacji. No ale dobra, pożegnamy się na chwilę. Ale kształt tych okularów jest dobry, zamysł był dobry. No to jest, słuchajcie, taki kształt, który ja w ogóle muszę lubię. Się zasłonić. To czekaj, słuchajcie. Może wyjdziemy tutaj trochę. Dobrze. Dobra. O. I słuchajcie, ja opowiem o moim zamyśle, ponieważ ja wróciłam niedawno z Paryża i teraz jesteśmy w Paryżu. Do tego właśnie pasują mi duże okulary, kubek kawy w dłoń i zobaczcie, spódnica w kratę, to jest jesień i spódnica jest obcisła i sweter dzięki temu, sweter jest luźny, zbluzowany, no i oczywiście Anita dostała czerwony płaszcz, bo kocha kolory, w ogóle uważam, że tobie w czerwonym jest przepięknie i takie... Przepraszam cię bardzo, bo zaraz znowu wyjdę z czymś. Tak jak ostatnio w tym naszym pierwszym filmie wyszłam z kożuchem, to zaraz będę z czerwonym. Ale nie powiesz, nie wiem jaki ma skład, ale naprawdę bardzo ładnie wygląda ten płaszcz. Dziękuję. Dobrze, podaj mi teraz płaszcz i pokażemy tak. Całą stylówkę. Tu będzie widać, o co mi chodziło, widzicie? Spódnica jest obcisła. Proszę bardzo. A sweterek jest luźny i jest fajnie zbluzowany i to fajnie się równoważy. I plus do tego ciemne wodki. Można na przykład czarne rajstopy, no bo wiecie, jesień. I ta torebeczka, powiem ci, że wdzięczna jest i fajnie do tego pasuje i myślę, że wygląda na wygodną. Proszę bardzo. Co powiesz? Dużo nie pomieści, ale wygląda fajnie. No. Na pewno. Ciągle nam ktoś tutaj przychodzi, więc nie będzie urwane trochę. Torebka wygląda bardzo fajnie. Klasyk, moim zdaniem naprawdę nadaje się do tych klasycznych, do wszystkich stylizacji. Buty wygodne. Cała przymierzalnia słyszała, jak Anita zakładała buty. Ja się zastanawiam, jak ja nie zdejmę. Słuchaj, zostaniesz najwyżej. No dobra, ale tak podsumowując. Spódnica, fajna długość, nie zakrywa, zakrywa tułek. Jest super, fajnie wygląda, ten sweterek też, nie wiem, że jest bardzo fajny. Tak? No. Proszę. Znowu z czymś wyjdzie. Ale nie, bardzo ładnie to wygląda. I zobaczcie, tak w takim stonowanym kolorze, to ja nie wiem, czy kiedyś Anitę widzieliście. Myślę, że dawno temu. No. Nie, ale bardzo, bardzo ładnie to wygląda, tak. No i ten czerwony płaszcz też robi robotę. Czekajcie, jak zobaczycie Magdę na jej kanale. Oj, znowu się zdziwicie, królowa życia. Jak ci się podoba? Od 0 do 10? Najbardziej podoba mi się czerwony płaszcz. Tak. Sprawdzimy jeszcze skład, słuchajcie, za chwilę no, i zobaczymy, jak to się skończy. Dobra, dobra, jedziemy z drugą stylizacją. Tak jest. Zapraszam, drugą stylizację. Słuchajcie, jestem bardzo zadowolona. Szukałam, powiem tak, od początku, szukałam beżowego trencha, proszę, jaka prezentacja profesjonalna, szukałam beżowego trencha, żeby było tak paryską, spacer przy sekwanie, proszę bardzo, ale wzięłam po prostu oversize, zrobiłam ze zwykłej marynarki. Ja się też zajarę na ten Paryż, ja nie wiem.
Ja nie wiem. Nie wiem, ale zrobiłam cię na paryską. Jakieś włoskie stylizacje leci do A mało włoskich miała. Ale zobaczcie, i do tego właśnie mamy taką ta sama mała torebka, ale ona tutaj też pasuje. I to się właśnie uniwersalna, tak. I te same buty mamy, które moim zdaniem też są uniwersalne. Tutaj akurat fajnie wygląda, że nie masz ciemnych rajstop, bo to się tak, wiesz, inaczej odcina. Duże czarne okulary muszą być. No tak, to są anity, tego nie oszukamy, nie ma wieszaka, dlatego to nie. I słuchajcie, pod spodem mamy taką sukienkę, zobaczcie, ona jest z takiego fajnego materiału. A la Chanelka. Tak, a la Chanelka i myślę, że to może być fajne właśnie rozwiązanie na jesień. Powiedz mi teraz, tak szczerze, jak ty się w tej stylizacji czujesz? Tak, ja się obejrzę. Obejrzyj się, proszę. Ja cię jeszcze pokażę tutaj sobie profesjonalnie. Ja się dobrze czuję. No. Ale chyba lepiej bez marynarki. No. Ta sukienka tak fajnie kształtuje. Zobaczcie. Okej. Okay. Wnosię z tą marynarką. Ale ładnie. O kurczę, faktycznie. To przy, wiesz co, przy marynarce nie było tego widać. Inne buty. No. Klasyk, wiesz, na przykład jakieś wodki dla klasycznej szpilce, coś w tym stylu, a nawet czarny, dlatego czarna kredka, no. To ta sukienka. Ale super ta sukienka jest. Seksy. Naprawdę. Bardzo mi się podoba. Znaczy całe zestawienie z marynarką też mi się podoba. To jest taki różny look. Tak. Jak są teraz modne, a ja jestem totalnie nie. Więc tego nie nosimy, ale powiem ci, że faktycznie jak zdjęłaś marynarkę, dopiero widać potencjał tej sukienki. Naprawdę. Tak też jest ładnie, moim zdaniem. Tak też jest ładnie, inaczej. To nie jest kompletnie inne. Tak. To jest coś zupełnie inne. No. Ale ja się w tym dobrze czuję. A widzisz. Proszę bardzo, to sobie chociaż poprzymierzałaś w innym stylu, ale fajnie wyglądasz, bardzo ładnie, tak, no właśnie to wygląda tak modowo, jeszcze te okulary. No właśnie tak modowo, tak, wiesz co, tak jak teraz petarda i bulety. Proszę bardzo, jest petarda, pięknie wyglądasz, super. Tak, no. Tak, podoba. Wiesz co, ta mi się podoba, dlatego że ona jest taka... To nie jesteś ty, że tak powiem. To jesteś dla mnie nowa ty i ta szeroka marynarka to jest taki nonszalancki sznyt. Ja bym tutaj jeszcze dodała tylko, wiecie, kubek ze Starbucksa i paparazzi mogą cię łapać na ulicach Warszawy. No to jest coś innego i no mi się podoba, jestem na tak. Dajcie koniecznie znać, co wy myślicie o takiej Anicie. Kurczę, trochę taka inkognito jesteś. Też jestem ciekawa, co wy myślicie o takim zestawieniu. Bo ja się czuję w tym dobrze, może czas najwyższy zmienić ten styl. No właśnie. Zacząć chodzić do HM-u. Widzieliście tą minę? Nie, bardzo. Dobra. Co, kończymy? Tak jest. Podoba mi się, powiem ci, że jak... Naprawdę, i sama sukienka spoko, ale i w tym zestawie... No to już, słuchajcie, zasługujemy na jej uwagę, do widzenia. No dobrze, słuchajcie, my już jesteśmy po naszych nagraniach stylizacyjnych. Przycupnęłyśmy sobie na ławeczce, żeby odpocząć od tych ciuchów z H&M-u. Które bardzo nas machały, mnie tak. Bardzo zdejmowanie butów, a ciebie? Wiesz co, jestem zapocona tym poliestrem, nie będę ja ukrywać. Też. Po prostu ja odetchnęłam i mam wrażenie, że moja skóra odetchnęła w momencie, kiedy ja to ściągałam z siebie. Najbardziej śmiałam się, jak Magda zdejmowała kapelusz, mówi, patrz, głowa mi paruje. Tak, bo ja chodzę w kapeluszach i moje kapelusze są wełniane, śmiechem żartem, ale są z HM-u, natomiast jest 100% wełna. No. Ale ogromnie czuć różnicę i w noszeniu, on jakby tak dziwnie szeleścił. No i jak zdjęłam, to słuchajcie, miałam wrażenie, że mi naprawdę głowa zaparowała, więc... Więc tak, tak wyszło czy dzisiaj z tego naszego nagrywania. Na pewno to będzie moja ulubiona przymierzalnia. Nie, to jest bardzo mi się bardzo podoba, tylko głośna jest muzyka. Ale powiem wam tak, ja jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych nagrywek, bardzo jestem zadowolona ze stylizacji, która Magda dla mnie przygotowała, a jeszcze bardziej jestem dumna z siebie, że udało mi się znaleźć jakieś stylizacje dla Magdy, które musicie zobaczyć na jej kanale. Ja chciałam tylko powiedzieć, że uważam, że to jest nasz najtrudniejszy absolutnie sklep do stylizacji. Słuchajcie, będę szczera, my jak tu weszłyśmy, nigdy tak nie było, żebyśmy krążyły i nie miały nic. No naprawdę, ciężko było. A nawet jak coś znalazłyśmy, to tylko słyszałam od Magdy, słuchaj, no nie ma twojego rozmiaru butów. Tak. I patrzyłyśmy też na rozmiarówki innych rzeczy. Ja się zastanawiałam, czy to będzie na Magdy dobre.
czy to w ogóle, czy wziąć większy rozmiar, czy mniejszy. A w ogóle wiecie, co najbardziej mnie przeraziło? Masa ciuchów brudnych. Zauważyłaś to? Tak, ale ile rządzę na podłodze, na sklepie, no rzuca się to w oczy. Jakoś tak nie, i nie zachęca do zakupu wcale. No i może dlatego też my tak rzadko do tego H&M-u wchodzimy. Nie wchodzę w ogóle, bo mam kilka rzeczy z H&M-u, ale zawsze online. Ja nie potrafię się stacjonarnie w tym sklepie odnaleźć i dla mnie te ciuchy są... No nie, nie, wiesz, w internecie mogę sobie sprawdzić skład, a tutaj... A poza tym, ale zobacz, jaka jest różnica. Jak idziemy do Zary, to wolimy kupować w Zarze niż na tych modelkach ze strony, gdzie to wygląda fatalnie i czasami wydaje nam się, Boże, jakie to jest brzydkie, jak to źle leży. A potem jesteśmy w Zarze stacjonarnie i okazuje się, że to jest w ogóle fajna rzecz, tak, i przymierzysz. Fajne, tak, fajne, to fajne. Dokładnie. A na przykład tutaj mamy z kolei odwrotnie. Totalnie. Wchodzimy do H&M-u i nas po prostu cofa, a już lepiej zrobić jakiś zakup na przez stronę internetową. 100 razy bardziej. Nie, tu, ja nie potrafię się tu odnaleźć. Tu jest i bałagan, no nie wiem, i te rzeczy jakoś są tak wyeksponowane, że to w ogóle nie zachęca. W ogóle. Dokładnie. Dobra, słuchajcie. Mamy to. Mamy zrobione, czekamy na wasze komentarze. No i dajcie znać, który ma być następny sklep, bo tych sklepów sieciówek jest naprawdę bardzo dużo. Piszcie o różnych. Ja mam jeszcze pytanie. No. Jak kupujecie w H&M-ie, to gdzie? Stacjonarnie czy online? Koniecznie dajcie znać, bo mnie to ciekawi. A może po prostu ten H&M taki jest? Nie, spotkałam się też z innymi, że też tak jest tutaj. Ten nasz H&M, tutaj ten H&M gdzieś indziej. No dobra, słuchajcie, bez komentarza. Dajcie znać, jak to u was jesteśmy jest. Po, przeżyłyśmy, stylizację zrobiłyśmy. I całkiem fajnie to tak udało. Tak jest, tak jest. Czekamy na wasze komentarze i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! Pa!